Słuchajcie, dzisiejszy filmik będzie taki trochę inny. Ja Wam pokażę moje nowe tu odkrycia z na grudzień, a w zasadzie taki listopad, grudzień. Jestem trochę przeziębiona, więc będzie to trochę inny filmik, ale mam nadzieję, że tego takiego shortsa sobie chętnie obejrzycie. Pierwszy zapach, który Wam przedstawiam, to jest Poppy & Bali. Ja Wam o nim mówiłam, że Jo Malone, że ja bardzo, bardzo chciałam właśnie go mieć, no i zawitał do mojej kolekcji, ale niedługo będzie też omawiany bardziej. Następnym, słuchajcie, zapachem, który ja Wam przedstawiałam, ale gorąco Wam polecam, coraz bardziej się do niego przekonuję, a jest to Giorgio Armani wersja Sea Passionate on Tones. Słuchajcie, tutaj z czerwoną porzeczką, z piękną różą Absolue i oczywiście pamiętam, że tam jest jaśmin, patchouli i heliotrop, który ja osobiście lubię. On jest trochę słodki na mnie, ale robi się też taki pudrowy, przepiękny, słuchajcie, zapach, taki właśnie bardzo zmysłowy, seductive i powiem Wam, że no warto go mieć w swojej jest kolorze. To, tak jak powiedziałam, bardzo zmysłowy, seksowny zapach, z taką troszkę, bym powiedziała, nutą, rzeźką, jak wiedziałam, że jest ten porzeczka, to pomyślałam o tutaj o moim ulubionym Baby Dollu, ale inny zapach, który jest bardzo, ja bym powiedziała, odpowiednikiem Baby Dolla, zaraz Wam to też. To jest przepiękny zapach, który Wam pokazywałam z kolekcji Salvadora Ferragamo Gardenia di Seta, czyli ogrody jedwabne. Piękny, słuchajcie, dla mnie, dla zwolenniczek Baby Dolla, jest to zapach, który, słuchajcie, na pewno będzie się podobał zwolenniczkom Baby Doll właśnie i w Saint Laurent, także to jest mój odpowiednik. Słuchajcie, jeżeli nie możecie znaleźć Baby Dolla, ja Wam gorąco go polecam. Naprawdę przepiękny, wyrafinowany zapach, bardzo cytrusowy. Ja dokładnie go omawiałam ostatnio ze zdobyczami Black Friday, także serdecznie Was zapraszam. I mówię, to jest taki króciutki odcinek na dzisiaj, gdyż nie czuję się zbyt dobrze, coś tam złapałam. I powiem Wam, jak słyszycie mój głos, nie jest to najpiękniejszy głos, ale chciałabym zostać z Wami w kontakcie, także koniecznie obejrzyjcie odcinek i dajcie znać, jak, co u Was i czy zdobyłyście właśnie coś na Black Friday i które zapachy kochacie właśnie teraz na grudzień.